W dzisiejszym programie, w 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wspominamy wydarzenia, które otworzyły drogę do narodzin II Rzeczypospolitej. Razem z ministrem obrony narodowej przyglądamy się, jak żołnierze żandarmerii wojskowej szkolą członków organizacji strzeleckich. Gościmy na debacie, w czasie której przedstawiciele rządu, Sejmu oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej dyskutowali na temat sytuacji i zadań polskiego przemysłu obronnego. W Bielsku-Białej odwiedzamy obóz Ekspedycja Orląt, zorganizowany dla uczniów klas mundurowych. Pierwsza wojna światowa pochłonęła ponad 8 milionów ofiar. Konflikt zakończył się 11 listopada 1918 roku. Dzień wcześniej do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski, zwolniony z twierdzy magdeburskiej. Rada Regencyjna mianowała twórcę Legionów dowódcą wojsk polskich. Józef Piłsudski był człowiekiem opatrznościowym w tym znaczeniu, żeby zajmować pozycję uznaną zarówno przez siły lewicy, jak i możliwą do zaakceptowania przez prawicę narodową. Józef Piłsudski został marszałkiem oraz naczelnikiem państwa. O tym, co działo się w Warszawie 11 listopada 1918 roku, wspominają świadkowie tych wydarzeń. Kto owych dni nie przeżył w Warszawie, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. No ja jako mały chłopak, to był w tym czasie, w listopadzie, październik, listopad, rozbrajanie Niemców. Interesowałem się bardzo tym. Chodziłem tam, bardzo blisko podchodziłem, to studenci, połowiacy, jak się później dowiedziałem, to robili. No starsi ode mnie trochę, ale mnie nie dopuszczano ze względu na bezpieczeństwo. Po wszystkich ulicach rozbiegli się chłopcy z POW i odbierali umundurowanym Niemcom broń. Żołnierzy, którzy ją składali bez oporu, puszczano wolno. Grupy broniące się, czy to na ratuszu, czy w koszarach, zmuszano walką wręcz do uległości. Cytadele trzeba było zdobywać. I przy walkach o cytadele, gdzie głównie oficerowie niemieccy przejmowali z rąk rad delegatów komendę, takie straty były. Zresztą cytadele zajęto dopiero w nocy z 18 na 19 listopada, więc ponad tydzień później. Należałem wówczas do trzyosobowej komisji, która odbierała od okupantów gmachy rządowe, między innymi Pałac Saski, gdzie mieściły się biura cywilnej administracji generalgubernatorstwa. Na stołach leżały rozłożone akta, projekta zarządzeń datowane z tego samego dnia, pisma rozpoczęte i urwane w pół zdania. Ale w salach i pokojach nie było żywych duszy. Nic bardziej od tego widoku nie uprzytomniło nam nagły i głęboki zaszły w dziejach odmian. Legiony to rycerska wódka, legiony to ofiarny stąd. W zasadzie w 1918 roku żaden z naszych sąsiadów nie chciał Polski tak naprawdę, a już na pewno nie chciał Polski silnej. I ze wszystkich stron pojawiały się zagrożenia. Polacy i Czesi potrafili się lokalnie porozumieć na Śląsku Cieszyńskim, akceptując decyzję ludności Śląska o przyłączeniu się do Polski, ale rząd praski już tego nie uznał. I Czesi zgłaszali pretensje do Śląska Cieszyńskiego, które niebawem miały się przeradzić w wojnę polsko-czeską o Śląsk Cieszyński. Na wschodzie Ukraińcy rozpoczęli walkę z Polakami pod hasłem Lachy za San, ale tak naprawdę oczekiwali też, że część Rzeszowczyzny odpadnie do Ukrainy. Na północy Litwa zgłaszała pretensje do północno-wschodnich ziem Rzeczypospolitej dopiero powstającej, zwłaszcza Sejneńszczyzny. Na zachodzie Niemcy obawiali się o swoje poznańskie i Pomorze, nie zamierzając niczego oddać, i już w grudniu dochodziło do pierwszych starć i walk i padali pierwsi ranni i zabici w tym polsko-niemieckim sporze. Wszystkie straty Wojska Polskiego od 1918 roku aż do
III Powstania Śląskiego to jest rząd blisko 100 tysięcy żołnierzy poległych, z czego połowę znamy nazwiska tych żołnierzy. Bo tak naprawdę Polska zrodziła się w huku dział i dzięki tym działom, armatom, bagnetom żołnierza ocalała. Weekendowe szkolenie dla członków Związków Strzeleckich zorganizowało Biuro do Spraw Proobronnych oraz kadra oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego. Ćwiczenie obserwował minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Ćwiczenia tego typu, czyli weekendowe, maksymalnie dostosowane dla organizacji paramilitarnych i proobronnych oraz maksymalnie dostosowane do przyszłego rytmu szkolenia OT, odbywają się bardzo szeroko w całym kraju. Natomiast unikatowość Mińska polega na próbie sporządzenia dosyć długotrwałego, prawie półrocznego cyklu, gdzie pojedyncze zajęcia zazębiają się ze sobą i tworzą jedną całość, znacznie podwyższając poziom. I w tym sensie jest to eksperyment, który spróbowaliśmy tutaj, a jego efekt już jest na tyle widoczny, że będziemy to wprowadzali w przyszłym roku szerzej na pewno. Celem tych ćwiczeń jest podniesienie sprawności, podniesienie wiedzy wojskowej, wyszkolenia, przygotowanie ludzi, którzy są cywilami w życiu prywatnym, ale przygotowują się do służby w obronie terytorialnej. Zostań tam, nie ruszaj się, zostań! Pach! Jestem gotowy do działania. Gotowi? Tak jest! Pracujemy! Podejrzewam, że może kwestia wieku, też nie mieli takiego ćwiczenia jak my wcześniej tutaj w żandarmerii, więc dla nich to pewna część zagadnień jest nowością dzisiaj. Dużo już się nauczyli, nie powiem, że nie, bo widać, że jest pewien progres. Sądzę, że dadzą radę. Stój, zostań! Ciężar ciała. Stój! Jeszcze jednym uderzeniem dystansującym, które chcę wam pokazać, jest tak zwany whiplash. Czyli uderzenie na splot słoneczny, ale oczywiście też może być na twarz, na brodę, na nos. Pamiętacie ręce, które wam tłumaczyłem cały czas w górze? Cały czas wydajemy komendy. One pozwalają nam na zasłonięcie, zasłonić twarz, jak ktoś by chciał atakować, zrobić blok, ale też pomagają nam właśnie zdystansować. Stój, nie podchodź, zostań tam! Dystansuję w ten sposób. Jest to mocniejsze uderzenie niż uderzenie pięścią. Trenerzy mają bardzo, bardzo rozległą wiedzę, bardzo dobrze nas szkolą, pomagają nam rozwijać nasze możliwości i pogłębiają wiedzę przede wszystkim. Część z nich myśli o służbie wojskowej i to jest pewne, bo to nie jest niczym nowym, bo wstępowali do takiej służby od dawna i w szeregach wojska jest wielu strzelców byłych, czy nawet jeszcze podtrzymujących kontakty. Osobna rzecz to deklaracja wstąpienia do OT. A niezależnie od tego zdarzają się osoby, które z racji czasami wieku, czasami obowiązków specyficznych rodzinnych deklarują dalsze działanie w strzelcu jako organizacji ochotniczej i to im też wystarcza. Dobrze, podpinamy magazynki. Na tym punkcie nauczania nauczymy grupę działania podczas przeszukania terenu i obiektu. Działanie żołnierzy w środku pomieszczenia, takie jak przeszukanie pomieszczenia pod kątem sytuacji zakładniczej bądź niebezpiecznego przestępcy, to są najprostsze elementy, najprostsze warianty dla żołnierzy, którzy dopiero robią to pierwszy raz. Poprzednia grupa, która była po iluś tam powtórzeniach, już zaczęło to wychodzić w miarę dobrze, aczkolwiek no jeszcze dużo, dużo treningów, tak? Generalnie ustawiamy sekcję sześcioosobową. Do pomieszczenia danego wchodzą tylko 3 osoby. Pozostałe osoby ubezpieczają na zewnątrz bądź czekają na komendę kolegów w środku, jeżeli by się coś wydarzyło, na wsparcie, tak? Bo się okazuje, że w środku jest jeszcze jedno pomieszczenie do przeszukania bądź coś się stało i musimy wezwać kolegę. Mamy jedynkę, dwójkę, trójkę. Jako jedynka jest, tak, jest wejście, tak, wchodzimy, zatrzymujemy się, zerkamy, co jest na wprost i od razu udajemy się na swój kierunek, tak.
ruch proobronny jest bardzo ważnym elementem przygotowania społeczeństwa na sytuację kryzysową, na sytuację zagrożenia. W skład ruchu proobronnego wchodzą także klasy mundurowe. Większość ćwiczeń, jakie mogliście Państwo obserwować, to były klasyczne ćwiczenia bojowe związane z rzutem granatem, z przygotowaniem do strzelania. To były tego typu działania, ale one obejmują także działania porządkowe, działania takie, które związane są z zagrożeniem porządku i bezpieczeństwa. W przyszłym roku będę dążył do tego, by wychowanie obywatelskie obejmowało także przysposobienie wojskowe. Widać wyraźnie, że zaniechanie przysposobienia wojskowego w szkołach było błędem i liczę na to, że te struktury, organizacje proobronne będą dobrym wstępem do powszechnego przywrócenia przysposobienia wojskowego w szkołach. Byłby to obowiązkowy przedmiot, jeżeli pani minister Zalewska znajdzie możliwość włączenia do programu szkolnego. Jeżeli nie uda się w tym roku, będę zmierzał do tego, żeby w roku następnym taki przedmiot obejmował wszystkich uczących się, ale to jest na razie plan. W Pałacu Prymasowskim w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli przemysłu, Sejmu, nauki, wojska i rządu. Debata zorganizowana przez Polską Grupę Zbrojeniową służy usprawnieniu współpracy przy realizacji programu modernizacji polskich sił zbrojnych. To są bardzo cenne, to są bardzo konstruktywne spotkania, dlatego że czasami jest tak, że brakuje tego momentu, żebyśmy wszyscy razem usiedli przy jednym stole i zrobili taką burzę mózgów jak dzisiaj. To jest bardzo ważne i to scala nas i sprawia, że ta synergia, ten przepływ dobrej energii, współpracy między gestorem, między przemysłem i między polską nauką ma rzeczywisty charakter. Sądzę, że wszystkie tematy, które dzisiaj wyproszone są kluczowymi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sił zbrojnych, bo poruszyliśmy zarówno kwestię współpracy z przemysłem obronnym, jak i budowania jego potencjału, ale również kwestię rozwoju, głęboko rozumianego rozwoju sił zbrojnych, innowacyjności i zaangażowania w ten proces również podmiotów spoza resortu obrony narodowej. Polska Grupa Zbrojeniowa realizuje swoją strategię, idzie cały czas do przodu, stawiamy na innowacje, stawiamy na współpracę z polskimi uczelniami, podpisaliśmy list intencyjny z Politechniką Warszawską, zaangażowaliśmy się finansowo w rozwój studium rakietowego na Politechnice Warszawskiej. Idziemy w kierunku kształcenia i pozyskiwania dobrze, świetnie wykształconej kadry, która z jednej strony będzie nas wspierała w rozwoju, a z drugiej strony pozwoli nam na absorpcję tego transferu technologii, który czeka nas w związku z planami modernizacyjnymi polskiej armii. Mam na myśli tutaj chociażby program Wisła, czyli obrona lotnicza i przeciwrakietowa. Mamy historyczny moment. Jest to sytuacja, której nie mieliśmy do tej pory, a mianowicie polegająca na tym, iż zakłady polskiego przemysłu obronnego są w kontroli ministra obrony narodowej. I to gwarantuje po raz pierwszy w historii spójność działania zarówno sił zbrojnych, jak i przemysłu. To stwarza niesamowite warunki do tego, żeby ta efektywność tej współpracy była na znacznie, znacznie wyższym poziomie niż dotychczas. Przemysł zbrojeniowy Polski, zarówno ten państwowy, jak i ten prywatny, musi być traktowany jako swoisty komponent sił zbrojnych. On nie może być traktowany w oderwaniu od sił zbrojnych. On ma wykonywać w dużej mierze zadania właśnie na potrzeby polskiej armii, co nie znaczy, że ma wyłącznie wykonywać zadania na potrzeby polskiej armii. Te zakłady muszą myśleć także o rynku cywilnym, muszą myśleć o produkcji eksportowej, ale my z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej i urzędników, którzy tam pracują, musimy mieć świadomość, że to jest integralna część sił zbrojnych. Ekspedycja Orląt to wyjątkowy w skali kraju projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi. Celem inicjatywy jest zmotywowanie młodzieży do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, a jednocześnie umożliwienie im zdobycia dodatkowych umiejętności oraz uprawnień specjalistycznych. Jesteśmy tutaj na terenie jednostki 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego w Bielsku Białej. Przyjechało do nas 50 najlepszych uczniów klas mundurowych z całej Polski. W nagrodę za dobrą naukę
w nagrodę jako wyróżnienie właśnie za udział w tego typu szkołach. Młodzież tutaj zapraszana. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Właśnie ministerstwo najlepszym uczniom sponsoruje tutaj szkolenie spadochronowe. Przyjechałam po to, aby szkolić się z żołnierzami z 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego i oczywiście oddać swój pierwszy skok ze spadochronem. Przyjechałem tu, żeby zdobyć doświadczenie w skokach spadochronowych, zapoznać się z tym sportem, gdyż nie miałem większej styczności w latach wcześniejszych. No, na pewno oczekuję, że pokażą nam tutaj taką zajawkę, jak jest naprawdę w wojsku. Planuję iść na studia oficerskie do Wrocławia, a jeżeli nie, to do WKU na 3-miesięczną służbę i do wojska. Każdy kadet, każdy uczeń odda tutaj 3 skoki ze spadochronem podczas tego 10-dniowego właśnie obozu. Obóz jest prowadzony w pełnym rytmie wojskowym. No i tutaj najlepsi z najlepszych będą mogli się wykazać. Skoczek po otwarciu spadochronem sprawi, że wszystko jest cacy. Musi złapać za te sterówki. Jedno, drugo i pociągnąć ręczą i odhamować spadochron. Tak wygląda odhamowanie spadochronu. Przez 10 dni obozu młodzież uczestniczyła w wielu zajęciach survivalowych, taktycznych oraz integracyjnych. Głównym punktem programu był jednak podstawowy kurs skoczka spadochronowego. Szkolenie spadochronowe polega na części teoretycznej. Po części teoretycznej są ćwiczenia naziemne. Całość szkolenia jest zakończone egzaminem pisemnym i możemy wykonywać skoki. Młodzież będzie wykonywała skoki z wysokości 1000 metrów na spadochronach szybujących z jedynego w Polsce samolotu Skywan. Skoki będziemy wykonywać w bardzo ładnym miejscu na lotnisku położonym w pobliżu miejscowości Nowy Targ z widokiem na Tatry. Na początku, jak wyskoczyłam z samolotu, no to przypomniałam sobie to, co instruktor mówił, żeby liczyć, następnie, żeby sprawdzić, czy czasza jest otwarta. To po prostu w powietrzu tak samo napływa i samo się przypomina. No, zdarzyło mi się tak, że po prostu miałam skręcone linki, no to od razu szła akcja, że ręce do góry, linki trzeba było odplątać, no i potem zaciągnięcie i już patrzenie się tylko, gdzie jest mniej więcej lotnisko i lądowanie. Pierwszy skok no, był oczywiście bardzo stresujący, no bo to jeszcze się nie wiedziałam, jak to się wydarzy i potoczy, ale po skoku byłam bardzo dumna, że po prostu że skoczyłam i się przełamałam, bo to jest w pewnym sensie takie przełamanie własnych niepewności i granic. No to skok. Trochę się bałam, ale nie było aż tak źle. Stres zadziałał, zrobił swoje, ale było cudownie. Na pewno to nie jest mój pierwszy i ostatni skok. Oczywiście jest dyscyplina. Trzeba się przyzwyczaić do niektórych zasad. No ale oczywiście jak to w wojsku. Raz, dwa, trzy, cztery, na prost, marsz. Dla wszystkich uczestników klas mundurowych z całego serca polecam ekspedycję Orląt, która jest praktycznie co rok. I naprawdę warto skoczyć ze spadochronu.